Piątek, 5 maja, Karolina Paras, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Na początek popatrzmy, co w dzisiejszym serwisie. Dziś w informacjach powiemy o pierwszych dwóch dniach matur. Powiemy także, co dzieje się na Rondzie Sulejowskim oraz ulicy Garncarskiej. Blisko 1300 maturzystów zasiadło wczoraj do szkolnych ławek po to, by zmierzyć się z najważniejszym egzaminem w życiu – maturą. Za nimi pisemny egzamin z języka polskiego. Dziś rozwiązywali zadania matematyczne. Dowód osobisty, długopis, coś czerwonego na szczęście i można zaczynać. Od wczoraj w piotrkowskich szkołach ponadgimnazjalnych jakby ciszej. W murach tylko maturzyści. Trzymają kciuki, obstawiają tematy. Tak było przed egzaminem z języka polskiego. Najprawdopodobniej pan Tadeusz tak jakoś nam chodzi po głowie. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie w porządku, tak jak sobie zaplanowałem to. Myślę, że może wesele albo pan Tadeusz, nie wiem. Ci, którzy obstawili pana Tadeusza, w temat nie trafili. Najczęściej wybieranym tematem była rozprawka. Praca, pasja czy obowiązek. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, Planety Ludzi, Antoine de Saint-Exupéry oraz do wybranych tekstów kultury. Koperty z pytaniami, które przybyły do szkół wczesnym świtem, były dobrze pilnowane. No tą osobą czuwającą była moja osoba, która musiała tak czwarta z minutami wstać, ale już kilka razy w roku nie zaszkodzi. Otwarto je dopiero w salach egzaminacyjnych. Kolejny dzień to zmagania z matematyką. Dla jednych ogromny stres, dla innych po prostu egzamin. Stres zżera, bo wiadomo, że matematyka królową nauk, a no nie każdy czuje się z nią dobrze. Dzisiaj o wiele łatwiej, bo z matematyki czuję się pewniej i wydaje mi się, że raczej sobie poradzę, no ale wiadomo, stres jest. Dla mnie ciężkie trochę. A tak to chyba. Znaczy tam większość zadań była prosta. A tak to otwarte trochę były, ciężkie. Pytania były w miarę ciężkie, trzeba przyznać. No myślę, że jakoś to poszło, aczkolwiek nie najlepiej, bo matematyka to jednak ciężki przedmiot. Strach, ale później jak się zaczęło rozwiązywać już dalej zadania, to było w porządku. Myślę, że nie poszło aż tak źle. Przed uczniami kolejne egzaminy, które potrwają do końca maja. Nieodłącznym elementem maturalnego zwyczaju jest kopniak, na szczęście. Oby przyniósł je wszystkim maturzystom. A jeśli punktów będzie zbyt mało? W tym roku po raz pierwszy od wyników matur można się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, gdzie doświadczeni egzaminatorzy sprawdzą pisemną pracę jeszcze raz. Na oczach piotrkowskich kierowców przebiega jedna z najważniejszych drogowych inwestycji ostatnich lat – przebudowa Ronda Sulejowskiego. W piątek po południu wyłączona z ruchu została ulica Śląska. Drogowcy wykonali już praktycznie wszystkie roboty ziemne. W ciągu najbliższych dni wokół skrzyżowania pojawi się około 100 znaków poziomych, a na całym skrzyżowaniu systematycznie pojawiają się ostatnie warstwy asfaltu. Wraz z końcem maja ta inwestycja zostanie zakończona, a może być to w pewnym sensie przykładowa inwestycja, jeśli chodzi o czas wykonania, ponieważ mimo, że okres zbiegał się z zimą, to tutaj drogowcy naprawdę uwijali się na tym rondzie, dzięki czemu po kilku miesiącach będziemy mieć wykonane, przebudowane rondo sulejowskie, które po takim rondzie w rondzie zmieni się w rondo turbinowe, czyli bardziej bezpieczne dla kierowców, dzięki czemu będzie dochodziło do mniejszej ilości kolizji czy wypadków w tym miejscu. W sobotę i niedzielę będzie wykonywany wlot na skrzyżowanie z ulicy Śląskiej. Każda inwestycja wiąże się z tym, iż należy się liczyć z jakimiś zamknięciami, wyłączeniami, choć w przypadku tej inwestycji, z racji tego właśnie newralgicznego położenia, robiliśmy to w sposób bardzo płynny, tak? Zamykanie w tym przypadku ulicy Śląskiej, o której wspominamy, które ma nastąpić w piątek w godzinach popołudniowych, jest planowane właśnie na weekend, kiedy to ten ruch drogowy jest znacznie mniejszy niż ma to miejsce w tygodniu i przez ten weekend chcemy wykonać już warstwę asfaltu ze strony wlotu ulicy Śląskiej, dzięki czemu będziemy mogli się przenieść na kolejne części Ronda Sulejowskiego. A przypomnę, że oprócz ulicy Śląskiej mamy tutaj wlot od Alei Kopernika, ulicy Jerozolimskiej, Kirii Skłodowskiej i ulicy Sulejowskiej. Także kilka tych ulic dochodzi do tego ronda. Warto dodać także o tym, że równolegle trwają roboty przy wadze dla samochodów ciężarowych oraz wyspach oddzielających. Prace na rondzie wykonuje piotrkowska firma Pełk.
Pozostajemy w temacie inwestycji drogowych. Tym razem przyjrzymy się, co dzieje się na ulicy Garncarskiej, gdzie również trwają prace remontowe. Z dnia na dzień zmienia się oblicze ulicy Garncarskiej. Wykonano już roboty ziemne, wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową oraz roboty elektryczne. Ułożono krawężniki i chodniki, gotowa jest również podbudowa podjezdni. Mimo sprawnie wykonywanych robót, inwestycja nie zostanie jednak oddana w terminie, który zaplanowało miasto. Jesteśmy na takim etapie robót, że trzeba teraz skoordynować co najmniej trzy rzeczy. Pierwsza to jest budowa mostu w ciągu ulicy Garncarskiej, która jest elementem zadania związanego z rewitalizacją rzeki Strawy. A więc wykonawca, który realizuje rzekę i most, ma przesunięty czas realizacji do lipca. Do końca maja powinien zakończyć konstrukcję mostu. I dopiero w czerwcu roboty bitumiczne na moście i na ulicy powinny być ze sobą skoordynowane. Dlatego też ten element jakby wydłużył termin realizacji. Drugi to uzgodniony termin wpalenia ciepłociągu. Przypomnę, że wykonaliśmy w tej ulicy nowy ciepłociąg, którego nigdy wcześniej nie było, który pozwoli zaopatrzyć i kamienice miejskie, ale też i prywatne w ciepło z sieci miejskiej. I ten termin to jest 27-29 czerwca i żaden inny. W związku z czym musimy poczekać na ten czas również z przesunięciem terminu oddania całej inwestycji. I trzeci element to jest prywatny inwestor, który kupił nieruchomość przy Garncarskiej 1 i zadeklarował konieczność wykonania przyłączy do swoich apartamentowców właśnie w kierunku nowo wykonywanej ulicy. No i byłoby nielogiczne, gdybyśmy najpierw zaasfaltowali drogę, a ten inwestor dwa tygodnie później rozkroiłby ją na nowo i zniszczył. Termin zakończenia inwestycji to połowa lipca. Połowa listy startujących została już zapełniona. Dokładnie 23 czerwca o godzinie 21 wystartuje nocny piotrkowski półmaraton wielu kultur. W tym roku pobiegnie 800 biegaczy. Mimo że do biegu zostało jeszcze kilka tygodni, to organizatorzy przygotowania do imprezy rozpoczęli już dawno temu. Dyrektor Piotrkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszek Heinzel przyznaje, że z roku na rok organizacja jest coraz łatwiejsza. No o tyle nam łatwiej, że dwuletnie doświadczenia mamy już za sobą. O tyle nam łatwiej. Wiemy, jakie są potrzeby biegaczy w tym roku. Wiemy, jakie trudności spotkać nas mogą, ale oczywiście jakiś tam element rozpoznania walką zdarzyć się może. Wiele rzeczy zaskoczyło nas podczas organizacji pierwszego biegu. Terminy przede wszystkim, w jakim dokonać można zakupu medali okolicznościowych, gadżetów, tego, co dodatkowo atrakcyjnia nasz bieg. Natomiast, no cóż, tygodnie zostały, dokładnie odlicza to licznik na naszej stronie, co do minuty. Mamy ponad 400 zapisanych w tej chwili i 2 miesiące zapisów za sobą, a zatem te 800, ten limit 800 biegaczy wydaje się być zamierzeniem do osiągnięcia. Cieszy fakt, że do biegu zgłasza się coraz więcej piotrkowian. Pobiegną także pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym roku też dwóch zapisało się już. W tej chwili jest to ponad 100 osób. No, rzecz, jeżeli chodzi o piotrkowian, o piotrkowianki i piotrkowian, rzecz dynamicznie zmieniająca się. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, było chyba to 158 osób, które ten bieg ukończyło. No, nie wszystkim się udało, ale te osoby, które nie ukończyły biegu, tu pozdrawiam jedną stronę, dyrektor jednostek Piotrkowa Trybunalskiego, w tym roku postanowiły podejść do tego równie ambitnie i ukończy. Także 150 osób w zeszłym roku, a myślę, że coraz więcej osób biega. Zobaczymy, 200 osób. W ubiegłym roku w rynku trybunalskim najszybciej finiszował Kenijczyk Kibet Abel Rob. Drugie miejsce zajął Andrzej Starżyński, a trzecie Ukrainiec Paweł Werecki. Piąty był najszybszy z piotrkowian Jan Wychowałek. Blisko 70 osób na scenie, młode talenty z województwa łódzkiego. W Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano koncert Sinfoniety. Młodzi artyści skradli serca piotrkowskiej publiczności. Młodzi
Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna zawładnęła sceną Miejskiego Ośrodka Kultury. Grupa blisko 70-osobowa, w skład której weszły największe talenty z województwa łódzkiego, zaprezentowała piątą symfonię c-moll Ludwiga van Beethovena oraz arię Georga Friedricha Händla. Orkiestrze dyrygował Wojciech Pławner, który prowadzi grupę. Jest to duże wyzwanie, aczkolwiek bardzo lubię pracę z młodzieżą. Zresztą sam prowadzę orkiestry szkolne obecnie. I praca była bardzo inspirująca, bardzo skondensowana. W sumie symfonię zrobiliśmy na przestrzeni dwóch prób oraz pięciodniowych warsztatów. Nie jest to długi czas. No, pracowaliśmy bardzo dużo, ale bardzo efektywnie. Jestem bardzo z młodzieży dumny. Mimo trudnego repertuaru młodzież poradziła sobie doskonale, a wśród zdolnych młodych w orkiestrze nie zabrakło również muzyków z Piotrkowa. Taki występ to dla nich duże wyróżnienie. Niektórzy właśnie lubią to, a niektórzy wolą skupić się na innej muzyce, jednak my cieszymy się, że możemy grać tutaj, bo dla nas to jest no właśnie mega wyróżnienie i cieszymy się, że tu jesteśmy. Jakie wrażenia po tym koncercie? Na jakich wy instrumentach grałyście? Ja gram na altówce, a Julia gra na skrzypcach. Wrażenia po koncercie jak najbardziej pozytywne. Jutro powtórzymy ten koncert. Mamy nadzieję, że będzie na tak samo wysokim poziomie jak ten, bo faktycznie pan Wojciech Pławner dopiął wszystko na ostatni guzik tak wspaniale i tak dobrze, że no nie mam nic więcej do powiedzenia. Tak samo cieszymy się, że dużo ludzi przyszło, bo naprawdę zorganizowanie tego w dwa dni to było ciężkie przedsięwzięcie, a jednak udało się, że publiczność była naprawdę spora. Orkiestra ta jest wyjątkowa, bo młodzież gra w tak zwanej podwójnej obsadzie na wybranych instrumentach dętych czy smyczkowych. Sala widowiskowa takiego koncertu nie słyszała od dawna. Powiem szczerze, że jestem oczarowana. Jestem zdumiona, że tak liczna grupa potrafiła temu podołać. No, wrażenia bardzo, bardzo sympatyczne. Bardzo miło, warto było przejść. Tym bardziej tak młoda grupa. Dokładnie tak, dokładnie tak. Także w młodych wiara i nadzieja. Bardzo piękny, wzruszający koncert. Na pewno warto było przyjść dzisiaj tutaj. Chociaż tak szybko zorganizowany, ale na pewno bardzo udany. Po koncercie owacją nie było końca. Młodzieżowa orkiestra również bisowała. Na zakończenie miło nam poinformować, że aktorzy z teatru Boczny Tor zdobyli drugie miejsce na przeglądzie twórczości dojrzałej Przystanek 60+, który to przegląd organizował Łódzki Dom Kultury. Na tym samym przeglądzie trzecie miejsce zdobył kabaret Trzeciaki. Artystom, instruktorom i organizatorom serdecznie gratulujemy. Na tym nie koniec kulturalnych informacji. Serdecznie Państwa zapraszamy w najbliższą niedzielę na historyczny piknik rodzinny, który rozpocznie się o godzinie 10.30, potrwa do godziny 17 na placu przed Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. W programie Wioska Wikingów, pokazy, konkursy oraz zabawy dla dużych i małych, a także degustacje średniowiecznych przysmaków. A już za tydzień, w sobotę, Noc Traktu Wielu Kultur. Będzie można zwiedzić piotrkowskie zabytki z przewodnikiem. Szczegóły na naszej antenie już wkrótce oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Zamurowej 11. Na tym kończymy dzisiejszy serwis. Ja zapraszam Państwa na magazyn Verbum oraz program Piotrków, którego nie znacie. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego majowego weekendu. Do zobaczenia. Witam serdecznie. Czwarta niedziela po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Modlimy się w tym tygodniu o powołania kapłańskie, ale chcemy także pamiętać o tych, którzy są już powołani. Pan Jezus przychodzi do nas jako dobry pasterz i potrzebuje pomocników, by w tym pasterzowaniu dusz ktoś mu pomagał. Dlatego modlimy się o powołanie i modlimy się za tych, którzy są powołani. Dziś tej modlitwy może bardziej potrzebujemy niż kiedyś i ona jest nam potrzebna jako kapłanom. Dziękuję za tę modlitwę i proszę o nią.
Posłuchajmy Ewangelii, która jest przeznaczona na tę niedzielę. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Pan Jezus przemawiał wiele razy przez przypowieści, próbując odnaleźć obraz i poprzez ten obraz pokazać to, co chce nam przekazać. Te przypowieści nie dla wszystkich były zrozumiałe i być może dzisiaj także nie jest nam trudno zrozumieć niektóre przypowieści. Pasterz to ten, kto się opiekuje. Bóg jest naszym pasterzem. Jezus przychodzi w imię Boże i pokazuje siebie jako dobrego pasterza. Przyszedł po to, aby owce miały życie. Przyszedł po to, abym ja i każdy z nas miał życie i miał je w obfitości. Się Państwu, Leszek Józefacki, Piotr Gajda i Izydor Moczkowski. W kolejnym naszym programie poświęconym ciekawym wydarzeniom życia Piotrkowa, a to wszystko dlatego, że obchodzimy w tym roku uroczyście jubileusz 800-lecia miasta, poczynając od pierwszej wzmianki, o której mówiliśmy w styczniu, i to kilka programów właśnie historii Piotrkowa poświęcimy. Mówiliśmy o nadaniu praw miejskich, o powstaniu w ogóle miasta. A dzisiaj, proszę Państwa, powiemy również o ważnym, interesującym, ciekawym wydarzeniu, które odbyło się równo 450 lat temu. Też jubileusz. 1567, tak. Przyznam się, że nie słyszałem o tym wcześniej i to dopiero przy okazji przygotowania programu dopiero się dowiedziałem, że w tym roku 1567 w Piotrkowie odbył się Sejm Wielki Koronny, na którym obradowali posłowie i senatorowie. Uchwalili, proszę Państwa, konstytucję. To jest właśnie pierwsza strona tej konstytucji poświęconej. Konstytucje piotrkowskie z 1567 roku, pierwsza strona. I ten Sejm się zebrał i ta konstytucja została uchwalona po to, żeby król i posłowie zajęli się sprawą pieniędzy. Bardzo ważne. Które krążyły w ogólnym obiegu, a coraz więcej tych fałszywych, złych pieniędzy się ukazywało i konstytucja chciała to
uregulować. Spróbować. Spróbować uregulować. Jak wiemy, w połowie XV wieku, kiedy nastąpił rozwój handlu, produkcji, wprowadzono grubszą gotówkę, czyli wprowadzono talar. Najpierw na Zachodzie. Srebrnego. Najpierw na tak Zachodzie, jest. Oczywiście. I on zaczął napływać. Przez Czechy tak chyba jest. Dotarł. Przez Gdańsk. Przez Gdańsk, bo to płacono. Z dwóch stron. Płacono za zboże, tak. które hurtowo hodowano. Właśnie nazwa talar pochodzi z języka czeskiego. Z czeskiego? Z czeskiego, o. Tak. I to jest, proszę Państwa, to jest... Dla Państwa znaleźliśmy na... Monetę, żeby wiecie, o czym mówimy. Na giełdach znaleźliśmy taką monetę srebrną, proszę Państwa. To jest talar. To jest talar, który był w obiegu w XV wieku. W XVI wieku. Tak. XVI wieku. A to jest ten gorszy pieniądz. Tak jest, tak. Ten, który zalewał tak jest, drugiego. Polskę. W związku z tym król zwoływał sejm? Tak. Król Zygmunt August, ostatniego z łaski Bożej, król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, etc., pan i dziedzic. Proszę zwrócić uwagę. Przepiękny początek. Zwołał ten sejm, żeby te sprawy uregulować. 1567 rok. Zjeżdżają się, no tak, nie było kolumn furmanek, które przejeżdżają przez miasto. Na sygnale. Posłowie na własny koszt przyjeżdżali do Piotrkowa. Tak. Były dwie izby. Tak. Poselska i senacka. Sejm i senat. I również przy tej okazji, Piotr, musimy powiedzieć, że właśnie Piotrków jest tym miejscem, gdzie powstał Sejm i Senat, czyli parlament dwuizbowy. To tu powstał parlament dwuizbowy w Piotrkowie. W Piotrkowie ten trybunalski mi tutaj chodzi, ale w Piotrkowie powstał Sejm i senat podział. Składał się z dwóch izb. Sejmu, Senatu, tak. Wyraźnie to powiedzmy. Posłowie jak byli wybierani? O, tak. To jest bardzo ciekawa sprawa. Najpierw powiemy o wyborze posłów. Na małych sejmikach powiatowych i wiejskich wybierano najpierw tych ludzi, którzy spośród tak zwanych szaraszków, czyli szlachty, którzy będą reprezentować daną ziemię. I ci ludzie w liczbie od 2 do 6 z danego regionu ziemskiego byli wybierani. Czyli to jakby z powiatów? Jakby z powiatów, ale reprezentowali tylko własną ziemię. Aha. I dany teren. I posłów było około 90 w tym Sejmie z całej Polski. Głównie to byli przedstawiciele szlachty. Ci posłowie, tak jak Piotr powiedział, proszę Państwa, przyjeżdżali na własny koszt do Piotrkowa, własnym transportem, musieli sobie wynająć mieszkanie. Nie było diet. Nie było hoteli poselskich. Musieli załatwić sobie wyżywienie i często, gęsto w czasie obrad sejmowych niektórzy z posłów lub senatorów uprzejmie prosili o zwolnienie z Sejmu, ponieważ im się kasa skończyła. No, ale dawali im wtedy jakiegoś talera? Więc na własne koszty posłowie przyjeżdżali. Senatorowie natomiast było to ciało doradcze króla. Senatorów było mniej. Było ich 32 i nazywali się Radą Królewską. Byli to doradcy króla, dygnitarze duchowni i dygnitarze świeccy, wybierani dożywotnie. Tu na początku był prymas, arcybiskup, kilku biskupów, kilku wojewodów, kilku kasztelanów większych, kasztelanów mniejszych, plus ministrowie koronni. I ta grupa, około tych 30 osób, to była rada dla króla. Oni nie tworzyli ustaw, a nie brali w głosowaniu, tylko doradzali królowi. Czyli jak powstała propozycja jakiejś uchwały, senat dyskutował, spotykał się z królem, doradzał. Natomiast posłowie zbierali się, i tu ciekawostka, gdzie się zbierali. No właśnie, w którym miejscu ten sejm i senat się znajdował? Pod naszą wieżą królewską, bo to tak się wtedy nazywała, był dwór. I w tym dworze były dwa duże budynki. Jeden parterowy to był budynek poselski, drewniany dom parterowy, szopa drewniana. Natomiast drugi piętrowy, ponieważ tam zbierała się elita i często odbywały się też po sejmie sądy, był piętrowym, bardziej luksusowym domem, i to był dom senatorski. Lepsza szopa. Czyli, tak, dwa domy drewniane,
w których w jednym 90 posłów obradowało, w drugim 32 senatorów. Często król, jak był w zamku, prosił senatorów do siebie, ponieważ to była grupa 30-osobowa, by z nim przedyskutowali pewne akty. I po kolei chcę Państwu powiedzieć, jak w 1500... Ale król przebywał na... Na Bugaju. Na Bugaju, dworze myśliwskim. Dworze myśliwskim, tak. Czyli w ogrodach królewskich, tak? Tak, król August przebywał na dworze na Bugaju drewnianym. Proszę Państwa, no, odpoczywał, to nie były tylko obrady. On polował, on wyjeżdżał, on robił uczty, był zapraszany do marszałków, kardynałów, do arcybiskupów, biskupów, którzy mieli na Krakówce dwory, mówiliśmy Państwu. Więc tam się odbywały też imprezy przy okazji. Miał zorganizowany Sejmy program. Sejmy kilka miesięcy, proszę Państwa. Tak. Kilka miesięcy, tak. A po Sejmach król z kilkoma senatorami zestawał i odbywały się sądy najwyższe. Dobrze, ale powiedzmy sobie, powiedzmy teraz, jak już ci posłowie, senatorowie zjeżdżają do Piotrkowa, robi się gwarnie, szumnie, tak. pełno życia, miasto, pełno tak. No bo z posłami przyjeżdżały dwory, tak. Czy senatorami przede wszystkim, to przyjeżdżali służący. Służący, służki. Meble, kuchnia, do jedzenie, Piotrkowa, zapasy, do Piotrkowa zjeżdżali konie zapasowe. Zjeżdżali się na kilka miesięcy. Kramarze, no. Tak, zjeżdżały się panienki, kobiety tak. Sprzedajne. Piwo, zjeżdżały, to wino węgierskie. To życie tak. Tętniło w tym mieście. Piotrków zaczyna żyć. Jak ten Sejm tak. obradował? Jak to się odbywało? Zaczynało się oczywiście od wielkiej, uroczystej mszy w farze, więc pierwsza sprawa była msza święta. Potem posłowie udawali się do Senatu i Króla, by powitać. Posłowie zostali przywitani przez marszałka, on wygłaszał uroczystą mowę, po czym po kolei posłowie podchodzili do Króla i całowali go w rękę. Na otwarcie, bezpośrednio sygnet, pierścionek, tak. Po czym występował już po, jak wszyscy pocałowali króla w rękę, posłowie, kanclerz w imieniu króla wygłaszał propozycje sejmowe, czyli o czym na tym sejmie będziemy mówili i co chcemy osiągnąć i przyczyny zwołania sejmu. Czyli jakie mamy do załatwienia sprawy. Na tym w 1567 kanclerz powiedział, napływa do naszego kraju z ościennych państw moneta, która ma niższą wartość od naszej monety srebrnej wartościowej. W związku z tym pojawiają się również fałszywe monety, podrabiane monety z mniejszą ilością srebra. Trzeba to ukrócić. I dzisiaj będziemy dyskutowali, a potem ustalimy konstytucję, co zrobić, żeby, tak jak Piotr powiedział, nie zalał nas bezwartościowy pieniądz. Gorszy pieniądz. Potem rozpoczęły się wota senatorskie, czyli obrady. Senatorowie dyskutowali, jakie monety, skąd napływają, ile, które, więc trwała dyskusja. Po tej dyskusji stworzono projekt. Oczywiście posłowie powiedzieli swoje zdanie, senatorowie powiedzieli swoje zdanie, zatwierdzili ten projekt. Projekt poszedł do kancelarii, która znajdowała się przy zamku, przy wieży. W kancelarii napisano próbny projekt. Po czym zbierały się obydwa stany, i posłowie, i senatorowie, i już ten dokument, o którym mówimy, napisany, został uroczyście ostemplowany, świadkami byli posłowie, senatorowie i król, że taka konstytucja powstaje. Po czym marszałek wygłaszał tak zwaną mowę żegnalną, czyli już mamy konstytucję, napisane, podstemplowane, pieczęcie lakowe, pieczęcie na taśmach wisiały, pożegnalną mowę. Po czym jeszcze raz na pożegnanie wszyscy posłowie całowali króla w rękę i dopiero mogli uważać obrady za zamknięte. Kanclerz ogłaszał, że koniec obrad. Posłowie odjeżdżali i część senatorów do domów swoimi furmankami, płacili rachunki. Radni piotrkowscy pilnowali, żeby rachunki były zapłacone, bo często wyjeżdżali bez zapłacenia rachunków po cichutku, nocą. Też się tak zdarzało. I zostawał król z kilkoma senatorami i odbywały się najwyższe sądy królewskie, które król wtedy załatwiał, czyli jakby królewski sąd rozważał wszystkie sprawy niepewne lub zakwestionowane przez sądy wojewódzkie, powiatowe, grodzkie i inne. Król sobie zostawał nieraz na dwa miesiące,
Oczywiście nie pracował codziennie, pracował tylko w środę i w piątki. Pozostałe dni polowania, spotkania. Oczywiście Piotrze wie, że miał trzy żony i kilkadziesiąt kochanek, no ale musiał mieć na to czas. Rozbudowane miał życie wewnętrzne. Tak. Ale co jest tutaj no bardzo, bardzo charakterystyczne. Posłowie nie dostawali żadnych diet, żadnych synekur. Nie było rad nadzorczych, gdzie można by obsadzić najbliższych. Czyli pracowali dla dobra Rzeczypospolitej. Tak. Bezinteresownie. Proszę Państwa, zdarzało się, tak, że król August był hojny. Jak był fajny senator, jak się z nim fajnie współpracowało, to niektórzy z nich dostawali na przykład dzierżawę, województwo, jakieś dwa folwarki, na przykład rozumiem. Opłaty z handlu solą na przykład dostali, lub kopalnie soli w dzierżawę. Czyli jakieś korzyści tam jednak korzyści niektórzy. Ale większość pracowała po prostu dla dobra Rzeczypospolitej. I proszę Państwa, w 1567 roku uchwalono konstytucję dotyczącą jakby układu monetarnego kraju. I powiedziano, że to jest obowiązujący pieniądz. Tak. On ma tyle i tyle ważyć i on ma być z czystego srebra. Nie wiem, czy próby były. A oprócz tego, te monety, które tutaj są, to są monety gorszego sortu. Tak jest. One były wszystkie wzorce wyryte w klockach drewnianych. I to zostało zrobione matryce. Matryce w drzewie. W drewnie. Tak jest. Kilkaset. Wydrukowano to. Wydrukowano. No jak i to publikowano? Rozwieszono. Oczywiście dotarło to do burmistrzów miast i burmistrzowie mieli obowiązek wywiesić na drzwiach urzędu i na drzwiach kościoła, dlatego żeby mieszkańcy wiedzieli, jak wyglądają te monety. Że te monety mają niższą wartość niż monety polskie. Zaraz przeczytamy Państwu najważniejsze zdanie z tej konstytucji. I tu były wszystkie odbite pieczęciami drewnianymi monety. 60 jest opisanych w tym dokumencie. I te dokumenty były wywieszone na drzwiach, gdzie znajdowały się rady burmistrzów, rady miasta, zamki, ratusze. I oraz na drzwiach kościołów. No to był jedyny dostęp, bo ludzie byli niepiśmienni, natomiast z obrazków mogli odczytać. Jak miał taką monetę jak Piotr, przychodził sobie pod drzwi, przejrzał swoją monetę, które dostał za sprzedane zboże w Gdańsku i zobaczył, że jest albo oszukany, albo nie został oszukany. A monety, o tych monetach w tej ustawie sejmowej pisze tak. Wszem i każdemu z osobna wiedzieć należy, iż się tymi czasy do korony i państw naszych wiele talerów złych i nieważnych wniosło. Talery stare, a ważne, które po 33 grosze polskie będą być mogą, inne talery inaczej mogą być brane. Czyli talar polski właściwy miał wartość 33 grosze i około 25 gramów srebra, natomiast te inne talery, o których mowa jest w Konstytucji, miały mniej tego srebra, czyli były mniej wartościowe. I chodziło ale o to, żeby one w obiegu dalej były. A w obiegu były, tak. I chodziło o to, że król w pewnym momencie zobaczył, że kraj jest zalany tymi talarami mniejszej wartości srebra, podrabianymi i chciał ten proceder ukrócić. Finał był, proszę Państwa, taki, że nie dał rady. Za późno się wziął do roboty, dlatego że handel zbożem i handel w Gdańsku był tak już rozwinięty i miasto Gdańsk tak potężne interesy prowadziło, że za sprzedane zboże, za sprzedaną sól handlarze dostawali worki takich monet, które napływały przez cały rok do całej Polski. I jak król się zorientował ze swoimi doradcami, że jest źle, to już było za późno. Poza tym była jeszcze sprawa królowej Bony, która również związana była z Piotrkowem. W 1556 roku królowa Bona wywiozła do Włoch gigantyczne ilości skarbów. Mówi się o kilku, a nawet o kilkunastu wozach skarbów. I te skarby pożyczyła królowi Hiszpanii i Neapolu Filipowi II. Był w pilnej potrzebie wojennej i pożyczyła mu te skarby. To była wartość, proszę Państwa, przeogromna na tamte czasy, te skarby, które zostały pożyczone Filipowi II. Mówi się o rzędzie 430 tysięcy dukatów. Taka to była gigantyczna wartość.
I co się okazało? W 1558 roku królowa Bona umiera. Ona była żoną Zygmunta Augusta. Zygmunt August zaczyna proceder jakby odzyskania tych pieniędzy, które ona wywiozła. Ona po prostu wywiozła te pieniądze, które były wartością Rzeczpospolitej. I część tej pożyczki Filip II postanowił po kilku latach oddać. I on oddał to w talarach i pół talarach neapolitańskich. I wróciły te talary, nie polskie, tylko neapolitańskie, nie polskie, tylko hiszpańskie, do Polski. Żeby je oznakować, król wybijał na rewersie stempel z nazwą suma neapolitańska, czyli jakby ten talar z Neapolu, i on był wart 60 groszy. Napłynęło mnóstwo tego pieniądza srebrnego z niewielką ilością srebra do Polski i próby niestety zawiodły. Ale ten rok też jest bardzo ważny, 1567, dlatego że w końcu zdecydowano się zacząć bić porządną monetę polską talara gdańskiego właśnie w 1567 roku. Także w związku z tą konstytucją mamy i królowę Bonę zamieszaną z jej wielkimi skarbami, które wiozła, i Zygmunta Augusta, i wreszcie króla Filipa II, hiszpańskiego i neapolitańskiego króla. Zygmunt August był ostatnim z dynastii Jagiellonów. Potem było bezkrólewie. Potem było bezkrólewie. Potem były Walezy. Królowie elekcyjni, którzy również Piotrkowie byli wybierani. Tak. Proszę Państwa, kończymy powoli nasz program. Chcieliśmy powiedzieć o niezwykle interesującym wydarzeniu w historii Piotrkowa. Tutaj odbywały się, podkreślamy to jeszcze raz, Sejmy Wielkie Koronne. Tutaj uchwalano konstytucję, uchwalano bardzo ważne uchwały, ustawy. I co tam jeszcze? I na koniec, Piotrze, chciałem jeszcze Państwu zacytować zakończenie tego pięknego dokumentu, które bardzo ładnie brzmi. Dan z Piotrkowa na Sejmie Koronnym 14 dnia czerwca roku Bożego 1567 panowania naszego 38 król jego miłości Zygmunt August, i tu o ważnych talarach i nieważnych napisano w tej konstytucji, którą chcieliśmy Państwu przybliżyć, konstytucji piotrkowskiej. Która niewiele zmieniła, natomiast była próbą uregulowania systemu monetarnego w Polsce. To się liczy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Kłaniamy się Państwu. Leszek Józefacki, Piotr Gajda, Izydor Młoczkowski. Dziękujemy za uwagę.